Przez wiele dziesięcioleci trzecia tajemnica fatimska była tajemnicą strzeżoną przez Watykan. Ta tajemnica była częścią przesłania, które Matka Boża Fatimska przekazała trzem portugalskim dzieciom w 1907 roku, ale poprosiła, aby nie była ona ujawniana światu aż do 1960 roku. Nawet papież Jan Paweł II przez długi czas zdecydował się nie ujawniać jej publicznie i zachować ją w najściślejszej tajemnicy, co prowadziło do spekulacji i teorii spiskowych na temat jej treści. Mieli rację, ta tajemnica jest szokująca. Ale w końcu jaki jest jej zawartość, trzeciej tajemnicy Fatimy, która tak martwiła wielu papieży i biskupów? Dlaczego była ona utrzymywana w tajemnicy przez tyle lat? W dzisiejszym filmie dowiesz się, co naprawdę oznacza trzecia przepowiednia fatimska i dlaczego Kościół jest nią tak zaniepokojony. Obejrzyj do końca, aby zrozumieć wszystko. W 1907 roku Lucia, Franciszek i Hiacynta donieśli, że widzieli objawienia Matki Bożej w okolicy Cova da Iria. Według dzieci Maria prosiła, aby modlili się różańcem o pokój światowy, koniec I wojny światowej i nawrócenie Rosji. Dała im również trzy tajemnice, które nie były ujawniane publicznie aż do roku 2000. Franciszek zmarł w 1919 roku, Hiacynta rok później, a jedynie Lucia zachowała trzy tajemnice przez długi czas. Pierwsza tajemnica była strasznym widokiem piekła. Druga tajemnica była proroctwem dotyczącym XX wieku, obejmującym dwie wojny światowe i pojawienie się komunizmu. Matka Boża z Fatimy chciała, aby dzieci rozpowszechniły pozostałe części jej przesłania, które przewidywały ogólny upadek moralny małżeństwa i ostrzeżenie o wielkich uciskach, jakie czekały ludzkość, jeśli nie nawróci się od grzechu, zwłaszcza od grzechów nieczystości. A co z trzecią tajemnicą? Aby zrozumieć to objawienie, musisz poznać całe zdarzenie. W 1944 roku, kiedy była jeszcze bardzo chora, siostra Lucja wykonała polecenie biskupa Leiria, który obawiał się jej śmierci i poszła za instrukcjami Najświętszej Maryi Panny. Napisała trzecią tajemnicę na jednym arkuszu papieru, zapieczętowała ją w kopercie i przekazała biskupowi. Koperta ta zawierała tajemnicę, która nie miała być otwierana aż do roku 1960. Siostra Lucja poprosiła biskupa, aby przeczytał tajemnicę, ale on odmówił. Zamiast tego schował ją, aby ją chronić, a później przeniósł do archiwum tajemniczego Watykanu dla większego bezpieczeństwa. Dwa lata później przedstawiciel Świętego Oficjum przyniósł kopertę z trzecią tajemnicą do papieża Jana XXIII, zgodnie z zezwoleniem kardynała Alfredo Ottavianiego. Według relacji papież Jan XXIII wahał się otwierać kopertę, wybierając nie rozpowszechniać tej sprawy i zwrócił kopertę Świętemu Oficjum. Prawie 6 lat później papież Paweł VI przeczytał treść tajemnicy, ale również zdecydował się jej nie opublikować, a koperta została ponownie zwrócona do archiwum. Jaki sekret był zawarty w liście, którego żaden z papieży nie chciał ujawnić? Tu zaczynają się rzeczy stawać się szokujące. 13 maja 1981 roku, w 64. rocznicę pierwszej objawienia w Fatimie, podczas przejazdu w otwartym samochodzie z powolną prędkością na plac Świętego Piotra, papież Jan Paweł II został postrzelony kilka razy przez tureckiego terrorystę i był bliski utraty życia. Po odzyskaniu przytomności po tym poważnym zamachu, Jan Paweł poprosił o kopertę zawierającą trzecią część tajemnicy. Papież nie mógł uwierzyć w to, co właśnie przeczytał. Matka Boża z Fatimy złożyła proroctwo dotyczące niego. Papież wierzył, że to nie jest przypadkiem i że Matka Maria Błogosławiona interweniowała, aby chronić go przed kulami, które na niego zostały wystrzelone, ratując jego życie. On widział głębą łączność między sobą a biskupem ubranym na biało, o którym mówiło proroctwo. Nawet jeśli nie umarł, Jan Paweł identyfikował się jako ta postać papieża lub biskupa, która miała zostać zabita w trzeciej części tajemnicy. Niektórzy argumentowali, że nie mógł być biskupem ubranym na biało, ponieważ nie umarł, ale papież twierdził, że powinien był umrzeć, a Matka Maryja przywróciła go z powrotem na skraj śmierci. Stanowczo twierdził, że Matka Maryja przywróciła mu życie
i to sprawiało, że wierzył w związek między tajemnicą a własnymi doświadczeniami. Jednakże to nie wyjaśnia, dlaczego wszyscy poprzedni papieże unikali czytania trzeciej tajemnicy. Nawet ci, którzy ją przeczytali, zdecydowali się nie mówić o niej ludziom. Dlaczego tak zrobili? W roku 2000 papież Jan Paweł II ogłosił, że trzecia część tajemnicy fatimskiej to tylko fragment całej tajemnicy ujawnionej siostrze Łucji tamtego dnia. Oznacza to, że prawdziwa tajemnica zawiera znacznie więcej informacji, niż wiemy. To stawia pytanie. Czy próba zabójstwa papieża Jana Pawła II, która miała miejsce 43 lata temu, nie zakończyła proroctwa Fatimy? Co jeszcze jest ukryte w tej tajemnicy? Podzielę się prawdziwymi słowami listu napisanego przez siostrę Łucję tamtego dnia. Proszę zwrócić na nie dużą uwagę. Mam pewność, że spełniam wolę Bożą, ponieważ On za pośrednictwem biskupa Leiri i Matki Maryi mnie o to prosił. Teraz pozwólcie, że wam wyjaśnię, co zobaczyłam. Po częściach, o których już wspomniałam, zobaczyliśmy anioła z płonącym mieczem w lewej ręce, który wystrzeliwał ogień. Wydawało się, że spala świat. Ale ten ogień zgasł, gdy zbliżył się do światła, które promieniowało z prawej ręki Matki Maryi, która wskazywała na ziemię. Anioł krzyknął 3 razy: pokuta, pokuta, pokuta. Następnie zobaczyliśmy papieża, biskupów, kapłanów, zakonników i innych ludzi wchodzących na stromą górę. Na szczycie góry stał wielki krzyż zrobiony z pni drzew. Zanim tam dotarli, papież przeszedł przez zrujnowane miasto, pełen bólu i smutku, modlił się za dusze ciał, które spotkał na swej drodze. Kiedy dotarli na szczyt, wszyscy padli na kolana przed wielkim krzyżem. W tym momencie zostali zabici przez grupę żołnierzy, którzy strzelali do nich kulami i strzałami. Podobnie tam, jeden po drugim, zginęli inni biskupi, kapłani, zakonnicy i różne osoby świeckie z różnych stanowisk i pozycji. Pod obiema ramionami krzyża były 2 anioły. Każdy trzymał w ręku kryształowy aspergil, do którego zbierali krew męczenników, a następnie nią polewali dusze zmierzające do Boga. Te szczegółowe objawienia wskazywały na wydarzenia, które Kościół katolicki będzie musiał stawić czoła w przyszłości, a Matka Boska nas ostrzegała przed nimi. Później opiekun Archiwum Tajnych Watykańskich uzyskał dostęp do listu i innych dokumentów oraz osobiście rozmawiał z siostrą Łucją. Przed swoją śmiercią podzielił się czymś niesamowitym. Napisał, że straszne wydarzenia czekają na ludzkość. Wydarzenia, które są naprawdę opisane w trzeciej części listu. Te straszne rzeczy nie mają związku z chorobami, klęskami żywiołowymi czy głodem. Coś miało się wydarzyć w Kościele katolickim, co zachwieje jego podstawami. W Kościele katolickim czai się kryzys wewnętrzny, a najważniejsi przywódcy Kościoła będą za to odpowiedzialni. Wiara stopniowo zniknie z Kościoła, a wielu z nich odrzuci Boga i jego pierwotne nauki. W Kościele pojawią się wątpliwe praktyki moralne, a pojawią się konflikty. Te konflikty i spory doprowadzą do upadku najwyższych hierarchii Watykanu, w tym być może samego papieża. Niestety w roku 2018 stało się to, czego długo się obawialiśmy. Pojawiły się wiadomości głoszące, że kilku kardynałów Watykanu ukrywało przypadki nadużyć seksua, które miały miejsce przez lata. 2 z zamieszanych kardynałów to kardynał Bertone i kardynał Sodano, którzy odgrywali ważne role w publicznym ujawnieniu trzeciej tajemnicy fatimskiej. Wówczas mówiono, że trzecia tajemnica nie jest aż tak istotna, ponieważ ciemne wydarzenia, o których ostrzegała, takie jak zamach na Jana Pawła II, miały już miejsce. Przekazywana wiadomość brzmiała, że nie musimy się martwić trzecią tajemnicą, ponieważ jest związana z przeszłymi wydarzeniami. Ale byli w błędzie. Nasza Pani Fatimska próbowała nas ostrzec przed rzeczami, które mogłyby zniszczyć Kościół katolicki. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje na świecie, zobaczymy, że to, co powiedziała tego dnia, staje się rzeczywistością. Nie minie wiele czasu, zanim ostrzeżenia naszej Pani Fatimskiej staną się faktem. Kościół katolicki musi działać szybko, zanim będzie za późno. To niezwykle poważna sytuacja, która wymaga pilnej uwagi –